Cześć, witajcie. Cześć, cześć. W ubiegłym tygodniu zajęliśmy temat. Tak? Temat efektu Dunninga-Krugera, tak? I obiecaliśmy, że trochę więcej o tym powiemy, no to mówimy, tak? Co to jest? No, jak zwykle, jeżeli jest jakiś efekt i nazwisko, no to znaczy, że ten facet, co to, albo ci faceci, co to są po nazwie efektu, no to wzięli i wymyślili. No i faktycznie było sobie dwóch badaczy, Dunning i Kruger z Uniwersytetu Cornella. I oni w 99 roku, czyli pod koniec XX wieku, pod samiutki, chociaż należy pamiętać, że rok 2000 też oficjalnie należy do XX wieku, to się ludziom wydawało, że Sylwester 2000 to jest początek nowego wieku, a nieprawda. Oni to opisali po prostu. Tak, oni to opisali, przy czym to było normalne badanie, nie to, że tam mnie się tak wydaje, tylko zwyczajnie to po prostu poparli testami psychologicznymi i tak dalej. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że wzięli, no zwykle badania psychologiczne prowadzi się na studentach, bo to student to taki, jest pod ręką, nie? Profesor zawsze studentów ma pod ręką. Studenci są chętni na różne takie rzeczy, czy to za drobne pieniądze, czy za to, żeby ewentualnie, że tak powiem, zadziobać u swojego wykładowcy. Wzięli tam tych biednych studentów, dali im jakieś testy do rozwiązywania, po czym nie mówiąc im, jak im poszło, zapytali się, jak sami siebie oceniają, jak te testy rozwiązali. No i uwaga, surprise, surprise. W zasadzie wszyscy powiedzieli, że poszło im dobrze. Przynajmniej dobrze. A niektórym bardzo dobrze. I mówili to też ci ludzie, którym po prostu poszło totalnie beznadziejnie. O co chodzi? Jest taki wykresik, za chwilę go zobaczycie, gdzie są zestawione po prostu samoocena tych ludzi i faktyczne wyniki testów. Ciekawa sprawa, że gdzieś tak w połowie tego wykresu te krzywe się spotykają i od połowy wykresu samoocena jest niższa niż wyniki faktyczne. To jest wykres, który jest oficjalnym wynikiem badania. Zostało to też pokazane w takiej troszeczkę półżartobliwej formie w postaci takiego wiaderka, gdzie jest tam szczyt głupoty i takie różne fajne nazwy. O co tu chodzi? Chodzi o coś takiego, że ludzie, którzy wiedzą bardzo mało, mają ogromną jakby przekonanie o tym, że wiedzą dużo. Że wiedzą dużo. Znaczy różnica pomiędzy ich faktyczną wiedzą, a ich oceną jest największa na samym początku tego wykresu. Tak, czyli im mniej na dany temat wiesz, tym bardziej przeceniasz swoją wiedzę. Za większego eksperta się uznajesz w tej dziedzinie. I oczywiście na odwrót to też działa. Czyli im więcej w jakiejś dziedzinie wiemy, tym bardziej krytycznie patrzymy na tą naszą wiedzę w tej dziedzinie. Tak, no bo to jest prosta sprawa, jeżeli się dowiedziałeś czegoś o czymś nowym, jednej rzeczy i tak powiem inne dane nie zmącają twojego myślenia, no to sprawa jest prosta, nie? Natomiast im więcej się dowiadujesz, tym zaczynasz mieć więcej wątpliwości, że to cholera jednak chyba nie jest takie proste. Tak? I jednak chyba ta moja wiedza, nie wiem, no nie jest najlepsza, wymaga uzupełnienia. Po prostu nabieramy w pewnym momencie takiego przekonania, że wydawało mi się może, że jestem ekspertem, ale jednak nie jestem i muszę tę wiedzę pogłębić. No i teraz pytanie, co z tym dalej robimy, bo generalnie, no niestety, trzeba to powiedzieć, no jest tak, że ci, którzy wiedzą najmniej, żyją w przekonaniu, że wiedzą bardzo dużo, no, raczej nie mają parcia, żeby swoją wiedzę w danym temacie pogłębić. No właśnie, no bo jeżeli ktoś wie bardzo dużo, no to no, co będzie? No właśnie, tak, żyją w przekonaniu. I to jest w zasadzie uniwersalna sprawa, to dotyczy wszystkiego. To tak samo na przykład, dlaczego firmy ubezpieczeniowe podwyższają stawki dla młodych kierowców, bo człowiek, który świeżo zrobił prawo jazdy, uważa, że jest drugim po prostu, nie wiem, Schumacherem, tylko że się jeszcze... Nie najlepszy przykład, to nie powinien na nartach jeździć. No ale jeżeli chodzi o jeżdżenie samochodem, tak? No, okay, no już po prostu umie wszystko i w optymistycznym wariancie kończy się to drobnym dzwonem, w pesymistycznym kończy się to tak jak pewna meganka w Krakowie, tak? I to jest fakt, że im ludzie więcej jeżdżą, zaliczył parę poślizgów, kiedy nagle się przekonuje, że te jego umiejętności to tak może niekoniecznie, bo samochód i tak robi co chce. To się zapisuje tam na jakieś doszkalanie, jakieś tam... Albo po prostu nabiera pokory. Tak, albo jeździ wolniej, bo jednak nie jestem taki dobry, jak mi się zdawało. No. No to tak ze wszystkim w zasadzie, cokolwiek prostego byście nie robili, nabieracie pokory, tak? Mi też się na przykład wydawało, że potrafię naprawić krzesło, umiem obsługiwać wyżynarkę, takie tam różne, no jak
dodało się jedno do drugiego i zacząłem to robić, to się okazało, że... Ja sobie kupiłem kiedyś spawarkę. Tak nie do końca potrafię, no ja to samo, tak. I nadal nie umiem spawać w siakręce. Tak, no przy czym to akurat tutaj, że tak powiem, w twarz dostałem efektami mojego spawania, w związku z czym pokory nabrałem bardzo szybko. Tak, fajnie się ogląda instruktaże w internecie. Tak, bo tam to wszystko wychodzi. Miodzio, a jak zaczynasz robić, no i w tym momencie właśnie dostajesz takiego plaskacza właśnie od Dunninga i Krugera, że kurde, jednak tak, nie do końca te twoje umiejętności są dobre. Różnica jest w tym, co z tym robimy, tak? Właśnie. Bo spora część ludzi po prostu zamiast przyznać się do swoich umiejętności, to szuka winnych poza sobą. Mhm. To bardzo fajnie... Narzędzia były złe. Tak, tak, tak. Bardzo, szumy były złe. Bardzo, bardzo fajnie to widać w grach takich MMO, gdzie po prostu jest nie taka myszka, nie taka klawiatura. To trochę żeśmy o tym powiedzieli przy okazji sprzętu gamingowego. No ale to... Gdzie ludziom, szczególnie ludzie, którzy co totalnie lamią, jeżeli chodzi o gierki, to oni uważają, że a jak ja bym miał taką myszkę za 300 zł, to normalnie wszystkich bym ich tam pozabijał. No 300 to nie droga stosunkowo. No to wiesz, zaczynamy, jesteśmy na początku krzywej, nie? No tak, ale wiesz, a ten, który umie, to tak naprawdę taką zwykłą... Nie, on przede wszystkim... Za 5 dych też da radę. A tak, ale przede wszystkim on taką myszkę za kilka stów jest w stanie wykorzystać, bo on już ma takie umiejętności, że ta różnica nie, w myszce nie, jak robi, jemu tak? zrobi różnicę, jak sobie ją doważy i tak dalej. No, to tak samo jak, wiesz, jak dla kierowcy takiego Formuły 1, oni tam cyzelują ustawienia samochodu, których ty byś pewnie nawet nie zauważył, jakby ci to, kurde, pokręcili. No, dokładnie. Wsiadłbyś, przejechał i tyle, nie? Tych ludzi, którzy są na początku tego wykresu Dunninga-Krugera, jest po pierwsze więcej, po drugie, oni są po prostu głośniejsi w internecie. Mhm. Niestety. Ponieważ internet jest demokratyczny i głos eksperta i głos takiego właśnie pana, co to zaczął, co to mu się wydaje, że jest ekspertem, liczy się dokładnie tak samo, tak? Eksperci na ogół nie będą się wdawali w pyskówki z takimi ludźmi, bo no bo po co, tak? Ludzie, którzy się naprawdę znają, to albo mają swoje wewnętrzne, zamknięte fora, no albo w ogóle nie biorą w tym udziału, nie bo po co, bo tak? Najgorsze właśnie jest to, że człowiek właśnie z początku tego wykresu też rzadko kiedy daje się przekonać, że jednak nie wszystko może wie. Tak, jeszcze się dowiesz, że jesteś tam, kurde, leszczem, bo w ogóle się nie znasz, co ty tu opowiadasz, nie? I teraz człowiek z zewnątrz, który chce się czegoś dowiedzieć i trafi na jakieś takie forum ogólnodostępne, no to co? No trafi na wypowiedzi tych ludzi z początku wykresu raczej niż na tych z końca wykresu. Także miejcie to na uwadze. A w związku z czym no, powstanie kolejny człowiek z początku wykresu, tak? Czyli z fałszywą wiedzą i dużym przekonaniem, że ta wiedza jest prawdziwa, no bo wszyscy na forum tak twierdzą, nie? To jest taki trochę samonapędzający się mechanizm i no, ja bym radził, żeby jednak krytycznie podchodzić do tego, co wyczytaliśmy, szczególnie właśnie na takich forach ogólnodostępnych, tak, bo tam jest najgorzej, bo jak jest forum specjalistów, to no to nie. No tak, no, ale tam... żeby się tam dostać, to trzeba być już bardziej z tej drugiej strony wykresu, żeby się dostać i tam jakoś zafunkcjonować na tym forum. No po prostu troszeczkę pokory w życiu, troszeczkę mniej przeceniania własnych umiejętności i jakby też krytycznego spojrzenia na wszystko, co się czyta. Nawet jeżeli to jest wypowiedź eksperta, bo pamiętajcie, że ekspert też może też, oczywiście też się może mylić i to wiesz, no na takich pomyłkach eksperta budują się właśnie ci z początku wykresu, że patrzcie, tu się machnął. To nieważne, że on się machnął raz na, nie wiem, na 10 razy czy na 100, a tam ci się mylą permanentnie 9 na 10, no to, no ale już, nie? I co, no po prostu uważajcie na internetowych mądrali, no bo na ogół im ktoś głośniej krzyczy, tym dalej jest od faktów, no po prostu. Dokładnie, a najlepiej jeszcze daną informację, jeżeli już uzyskujecie w internecie, zweryfikujcie w kilku źródłach. To na pewno nie zawadzi. Dokładnie, no dobrym miejscem na start jest Wikipedia, chociaż absolutnie dalekim od ideału, bo Wikipedia też potrafi być stronnicza, ale jeżeli zupełnie, absolutnie zaczynamy, wchodzimy w jakiś temat, o którym nie wiedzieliśmy nic, to jest dobry start. Natomiast absolutnie też Wikipedii nie należy uważać jako źródło ostateczne, bo... Tak, ale tam z reguły są też podane cytaty i są też odsyłacze do źródeł. Wikipedia jest o tyle... przekierować się na tamte źródła, jeżeli kilka uznanych, powiedzmy, źródeł, które można uznać za autorytet, mówi, że jest
tak, a nie inaczej, no to po prostu wtedy dopiero przyjmujemy, że tak jak jest, a nie dajemy wiarę, nie wiem, tak, jak będziemy po drugiej stronie wykresu, to możemy zacząć polemizować z autorytetami, bo wtedy sami już będziemy, powiedzmy, jakimś tam autorytetem mniejszym lub większym. To jest długa droga, a ja życzę, żebyśmy przynajmniej wszyscy wylądowali tak chociaż w połowie tego wykresu. I w tej powiedzmy sobie szczerze, że każdy jest ignorantem w jakiejś tam dziedzinie. No dokładnie, tak? Nie można być perfekcyjnym w każdej dziedzinie. Tak? No, też pamiętajcie o tym i nie usiłujcie na siłę być idealnymi i wszechwiedzącymi w każdej dziedzinie, bo tak się nie da po prostu. Jeszcze jedna sprawa taka, to nie wiem, czy to, jak to jest efekt, który ma jakąś nazwę, czy nie, ale to często dopada różnych znanych ludzi, jakichś aktorów, jakichś artystów, piosenkarzy, którzy z tego, że są w czymś jednym dobrzy, wyciągają właśnie wniosek, że są dobrzy we wszystkim. To taki dosyć żałosny przykład pewnej znanej polskiej piosenkarki, która się nagle stała ekspertką od wirusologii. Niestety. Nie można odmówić pani talentu, jeżeli chodzi o śpiewanie. Chociaż za hymnie chyba się nie bierze. No ale to wiesz, to już jest kwestia oceny. Oczywiście, to było artystyczne przetworzenie. Natomiast czasem lepiej jest po prostu tylko śpiewać, jeżeli się to robi dosyć dobrze. W moim wypadku to akurat lepiej. Też dlatego my grędzimy na YouTubie zamiast śpiewać, a za śpiewanie się nie bierzemy, bo to nam nie idzie. Tak. I takiej też pokory w życiu wszystkim wam życzymy, a wtedy świat i internet będzie trochę lepszy może. Może, chociaż... No właśnie. Dobra, to myślę, że w tym momencie możemy zakończyć i zaprosić Was na kolejne spotkanie za parę dni. Do zobaczenia, cześć.